Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Ja nazywam się Piotrek i w tym materiale rozpakuję dla Was paczkę od Volte, w której znajduje się Pip-Boy 3000 w wersji czwartej. Zapraszam. Sam Pip-Boy przychodzi do nas w takim dość porządnym opakowaniu, tak oto się prezentującym z każdej strony. No i co to można o tym więcej powiedzieć? Przejdźmy do samej zawartości tej edycji. Zwolnijmy zaczepy. Uchylmy wieko rąbka tajemnicy i zobaczmy, co na nas tutaj w środku czeka. A na pierwszy rzut oka rzuca nam się steelbook. Tutaj wszystko w takiej pięknej plastikowej nakładce. To odłożymy sobie kawałek na bok. No i tak, na pierwszym miejscu steelbook z grą oczywiście Fallout 4. Tutaj wyjmiemy wszystkie rzeczy, żeby zaprezentować sam steelbook. Z jednej strony prezentuje się on tak. Z drugiej z płytą, tak? Dodatkowo w środku znajdziemy tak. Jednostronnicową, znaczy no, taką jednokarteczkową instrukcję do gry, Survivor Guide. Taką oto ulotkę, która z tyłu kryje nam kodzik na Fallouta 3, we wstępnej kompatybilności jest Xboxa 360. Oraz mapę, okej, mapę. Taki plakat z perkami dostępnymi w grze, który tak oto się prezentuje. Zapoznamy się z pozostałą zawartością. Na dole znajdziemy jeszcze instrukcję do Pip-Boya, ale kto by czytał instrukcję? Przejdźmy zatem do samego creme de la creme tej edycji, czyli samego Pip-Boya. Na początku wyciągniemy oczywiście właśnie Pip-Boya. Dobra, tak żeby nie upadł. Oraz w środku mamy jeszcze taką oto podstawkę z podpisem, że to jest nasz Pip-Boy 3000 w wersji czwartej, nie do użytku dla cywili. Te pudełko pozwolę sobie już stąd ściągnąć. Postawimy sobie Pip-Boya na tym oto podejście, żeby zaprezentować, jak to wyglądać będzie na półce. Tak się to będzie prezentowało. Jedna mała uwaga. Bardzo fajnie by było, gdyby ta podstawka była podświetlana, ponieważ tutaj mamy dwa kawałki przezroczystego plastiku i tutaj sam będę chciał to zmodyfikować, montując jakieś LEDy po prostu. No i co można więcej powiedzieć? Podstawka oczywiście najmniej nas interesuje. W samym zestawie warto wspomnieć, że mamy jeszcze takie nakładki na różne modele telefonów, żeby dostosować do naszego Pip-Boya. Mój L8 Plus niestety jest za duży, więc no, musicie to wziąć pod uwagę, że mieszczą tu się telefony chyba do S3 czy 4 mniej więcej Samsunga. No i co, zaprezentujmy może takiego Pip-Boya już na łapce. W środku mamy również taki oto zaczep, który może nam przytrzymać go na ręce, ale ja akurat go nie potrzebuję. Mogę spokojnie zapiąć go bez tych zaczepów i on będzie się tutaj trzymał. No i co można więcej o nim powiedzieć? Pip-Boy naprawdę dość dobrze prezentuje się na ręce. Jakoś nie spada, nie czuć jakiegoś luzu. Wydaje się naprawdę dość dobrze wykonany. Co do samych rzeczy, które możemy z nim zrobić, to między innymi właśnie możemy włożyć do niego nasz telefon, jeżeli się mieści, pociągając za te tutaj, jak to nazwać, za te cztery wypustki i podważając to od dołu. Zdejmując tą nakładkę, wkładam tutaj nasz telefon, pobieram aplikację, którą chyba każdy dobrze zna grający Fallout 4 z Pip-Boyem i możemy korzystać z naszego Pip-Boya, no, po budowie prawdziwego Pip-Boya. Zamkniemy go sobie. Dodatkowo mamy taką oto diodę świecącą na dole, na górze. Wszystkie nasze pokrętła od radia, od przełączania ekwipunku. Tutaj na górze wszystkie pokrętła są, że tak powiem, no, kręcące się, bo trudno powiedzieć, że działające. No i co tu więcej można o nim powiedzieć? Naprawdę fajny kawałek plastiku. Może nie za cenę premierową, ale za ceny już na pewno teraz dostępne, o wiele bardziej opłacalne, więc jeżeli jesteście fanami uniwersum Fallouta, bądź po prostu chociaż nawet jednej części, warto mieć to w kolekcji. To było na tyle, szczerze mówiąc, w tym unboxingu.
Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie. O kurwa, ale w tym gorąco.